Witam wszystkich. Film poświęcony działaniu pracy na koparkach. Dzisiaj pokazujemy Państwu pogłębianie stawu koparka linowa. Bardzo trudna praca jest, trzeba mieć doświadczenie na tej koparce. Proszę zobaczyć. Czyli ten piach jest w stanie płynnym. Przy okazji widzimy, jak koparka zakopała się. Ten jest specyficzny. Ale może się uda wyjechać. Mam napęd osobny na jedną lub drugą gąsienicę. Teraz widać, że więcej pracy wkłada na lewej gąsienicy. W takich warunkach można tylko pracować na sprzęcie. Widać, że kopanie idzie w pełni. Tutaj mamy ładowarkę, która nam ładuje na koparkę urobek ziemię mieszaną z gliną z pierwszej warstwy stawu. Widać, że tutaj jest specjalna technika wciągnięcia i puszczenia łyżki, żeby to jak najdalej. Taka mozolna praca raz przy razie.
już mamy czysty żwir, odkładany jest na bok. Musi oczywiście przesnąć. Dalej przerzucany jest na wywrotkę i odstawiony na bok. Widać, tutaj pan Paweł ściąga łyżkę, rzuca ją. No właśnie. Ciężarówki, które tutaj mogą tylko jedynie wjechać, to są jakieś jazdy, tego typu pojazdy. Czteroosiówka tak zwana. Jest to za ciężki pojazd. Próbowaliśmy tutaj wjechać innym sprzętem. Nie ma takiej możliwości na tym gruncie. Zobaczymy, jak sobie poradzi ta ciężarówka z wyjazdem z tego terenu. Jak widać, że poradziła sobie nieźle. Jest teren troszeczkę utwardzony. Koparka linowa to jest kurs w ogóle na koparkę. Nie ma specjalnego kursu na koparkę linową. Obracaj się w lewo, a ja jadę sobie, obracam się w prawo. Ty, a może gdybyś podrzucił Marcinowi to, żeby on nie cofał w koparkę. Szkoła Jazdy Kursant, zapraszamy do oglądania filmów z cyklu kursu i na koparki. Dziękuję, zapraszamy. Kursy prowadzimy cyklicznie w Szkole Jazdy Kursant. W zasadzie co miesiąc rozpoczynamy kurs. Terminy kursów, rozpoczęcia kursów są na stronie kursant www.kursant.wroclaw.pl. Zapraszam.